Kamil, kibiców tu z Polski całkiem sporo, ale coś troszeczkę dzisiaj nie pomogło to mimo wszystko. Co się działo tu w Lillehammer? No tak do końca nie jestem pewien. Wydaje mi się, że gdzieś pojawił się jakiś błąd tych skokaczy. Pojawił się ewidentnie. Troszkę te skoki były dzisiaj za wcześnie zaczęte, zwłaszcza ten pierwszy był za wcześnie odbicie. Ten drugi był nieco zbyt mocno, kierunek był za mocno do przodu. Później jakby trochę musiałem wyciągnąć z tego skoku. No nie wiem, nie wiem co mam więcej powiedzieć. Te skoki nie były takie dobre jak przynajmniej wczorajszy, ten kwalifikacyjny. Ale i tak wynik nie jest najgorszy. Punkty są, także nie jest źle. Ta średnia skocznia generalnie, czy normalna wam mniej pasuje, czy wolisz skakać na tych dużych obiektach? No zdecydowanie bardziej na dużych. Ta mała skocznia jest dosyć trudna. Uważam, że trochę... jakby ją tu opisać. No przynajmniej jak dla mnie próg za szybko ucieka. Ciężko wyczekać do końca, tylko my na przykład mamy większość, właśnie polscy skoczkowie mają większość problemów związanych z odbiciem, że się za wcześnie odbijamy. No mam nadzieję, że i dzisiaj te treningi na dłużej i jutro konkurs będzie zdecydowanie lepszy. Czy wam brakuje trochę właśnie treningów na skoczni? No bo tutaj sporo było odwołanych serii, do tego nie trenowaliście wcześniej, jak uważasz? Myślę, że nie. Myślę, że przynajmniej nasze skoki nie są aż takie złe, żebyśmy musieli cokolwiek poprawiać. Nie, wydaje mi się, że nie potrzeba teraz skoku. Potrzeba tylko więcej spokoju, więcej takiego luzu i będzie wszystko ok. Bo jakoś poprzednie zawody wyglądały ok, kwalifikacje też były dobre, prawda? Wszyscy skoczyliśmy normalnie, przychodzi konkurs i no już nie było tak normalnie, także coś jest albo coś w naszych głowach siedzi, albo rzeczywiście jakiś techniczny błąd. Wydaje mi się, że raczej to pierwsze. Trzeba się bardziej wyluzować, bardziej potraktować te zawody jako zabawa, a nie jako coś na czym by się świat miał zakończyć. Może psychologa znowu potrzebujecie, czy raczej nie? My to wszystko wiemy, znamy, tylko trzeba to wdrożyć w skakanie. Myślę, że po prostu z konkursu na konkurs teraz też będzie łatwiej. Zawsze ten początek sezonu jest trudny, trzeba się jakby wejść w taki rytm, trzeba się odskakać w zawodach i tak dalej. No jak na nas przystało, zawsze te początki mieliśmy trudniejsze, dopiero się później rozkręcaliśmy. Co, do jutrzejszych zawodów przystąpisz dalej w pozytywnym takim nastawieniem, mobilizacją? Oczywiście, że tak. Jakbym nie miał pozytywnego nastawienia ani dużej motywacji, to bym mógł się spakować i jechać dziś do domu. Także jutro będzie dobrze. Dzięki Kamil, powodzenia jutro. Dzięki, cześć.